Czy problemy ze wzrokiem mają wpływ na naukę języków obcych? Albo, lepsze pytanie, w jaki sposób można się skutecznie uczyć języków obcych, będąc osobą słabowidzącą? Odpowiadając najpierw na pytanie, czy problemy ze wzrokiem mają wpływ na jakość uczenia się języków, muszę zaznaczyć, że to, co ja uważam, jest tylko i wyłącznie opinią, która gdzieś tam powstała z autopsji, z tego, jak ja chodziłem do szkoły średniej, do szkoły dla osób słabowidzących. Ona również wynika z tego, że właśnie studiuję i widzę, w jaki sposób moi koledzy na przykład łatwiej łapią pewne słówka, mając przykładowo zajęcia prowadzone przez Włocha, ponieważ Włoch mówiący po włosku zazwyczaj gestykuluje, pokazuje obrazki i w jakiś sposób pomaga zrozumieć to, co chce właśnie nam przekazać. Więc nawet jeżeli nie rozumiemy danego wyrazu, możemy to wywnioskować właśnie z mimiki twarzy, z gestykulacji, z obrazków pokazywanych na przykład na tablicy. I tutaj się pojawia pierwszy problem, bo osoba niewidoma czy osoba słabowidząca nie zobaczy tej gestykulacji i również nie może się wspomóc tym, że są pokazywane jakieś obrazki, więc automatycznie jest wyłączona z tej nauki języków obcych za pomocą bodźców wzrokowych. Zauważcie, że bardzo często, kiedy pojedziecie do obcego kraju albo oglądacie jakieś reklamy, rzucają wam się w oczy wszelkie slogany, szyldy i dzięki temu zapamiętujecie pewne nowe wyrazy, pewne zdania, kojarzycie je z danym obiektem. Dlatego też kiedyś była afera związana z tytułem jednej z polskich gazet, która specjalnie zawierała w swojej nazwie błędy ortograficzne. Ponieważ my, widząc to, po pewnym czasie przyzwyczajamy się do tego błędu i zaczynamy w ten sposób używać danego języka. Tyle. Przechodząc do drugiej kwestii, jak skutecznie uczyć się języków obcych, jeżeli już jesteśmy, powiedzmy, osobą słabowidzącą. Chcę wam przedstawić kilka patentów, które ja stosuję w codziennym życiu, kiedy uczę się języków obcych. Tutaj widzicie pierwszy. Jest to powiększalnik stacjonarny, myślę, że wielu osobom znanym, które w jakikolwiek sposób do tej pory miały styczność z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, taki sprzęt można znaleźć głównie w szkołach specjalnych, na przykład dla osób słabowidzących. Wiem, że są również w niektórych szkołach integracyjnych. Nawet można znaleźć jeden taki obiekt, ale bardzo stary, w warszawskim Buwie. Polega to na tym, że podkładacie sobie daną książkę pod powiększalnik i możecie przeczytać na przykład właśnie małą czcionkę ze słownika w dobrej jakości. To również pozwala wam na zmianę podświetlenia obrazu, kontrastu, koloru. Bardzo często uczymy się języków obcych poprzez zadania polegające na dopasowywaniu fragmentów zdań albo definicji ze sobą. Dla osoby słabowidzącej nie jest to może rzecz niemożliwa do zrobienia, ale jest bardzo trudna w sytuacji, kiedy pracujemy grupowo. Ja na przykład, ucząc się na swoich zajęciach z tak zwanego PNJW, czyli praktyczna nauka języka włoskiego na studiach, mam duży problem z tym, aby móc aktywnie uczestniczyć na zajęciach i zazwyczaj polega to na tym, że po prostu muszę dane zadania zrobić przed pójściem na zajęcia lub po. Kolejnym urządzeniem jest powiększalnik przenośny, inaczej zwany lupą elektroniczną, jeżeli dobrze pamiętam. I jak widzicie, działa to w bardzo podobny sposób do powiększalnika stacjonarnego, ponieważ również będąc na przykład na mieście, w autobusie, możecie użyć takiej oto lupy do czytania tekstów, które są po prostu za małe. Jest to rzecz, która wymaga dużej pracy. W sensie nie jest tak, że jeżeli zaczniecie to używać, to będzie dla was to czymś komfortowym. Wymaga to wprawy po prostu. I to, co jest dużym minusem niestety, to to, że macie ograniczoną przestrzeń. Czyli nie widzicie tak naprawdę, gdzie się kończy zdanie, gdzie są przecinki. Dlatego mam wrażenie, aktualnie nad tym pracuję, na przykład w przypadku języków obcych o wiele trudniej jest sprawdzić sprawność dobrego czytania u osoby słabowidzącej, ponieważ jeżeli ona będzie korzystała z takiego sprzętu, nie będzie potrafiła tak szybko czytać jak osoba dobrze widząca. Nie jestem pewien, czy jest to rzecz do opanowania w stopniu perfekcyjnym, aby można było szybko czytać. Ja do tej pory próbuję to zrobić, ale szczerze powiedziawszy mi się nie udaje i zawsze kiedy czytam na zajęciach, no to słychać, że po prostu używam powiększalnika. Trzecim gadżetem, który stosuję zazwyczaj na zajęciach, jest monokular, czyli taka mała lunetka, która pozwala mi w jakiś sposób zobaczyć prezentacje, na przykład multimedialne, u mnie na studiach, na zajęciach, ale nie mogę powiedzieć, żeby to była rzecz, która
jest na dłuższą metę przydatna dla osób słabowidzących, ponieważ zazwyczaj bardzo trudno jest szybko ściągać pewne treści z tablicy i tak one nie są bardzo często wystarczająco wyraźne, ale jest to rzecz bardzo przydatna w sytuacji, kiedy na przykład pojawiam się na zajęciach po raz pierwszy u danego wykładowcy. Nie miałem do tej pory czasu, żeby z nim porozmawiać, żeby mógł mi wysyłać prezentację na maila i w takiej sytuacji po prostu korzystam z czegoś takiego. Telefon jest niezbędnym elementem życia każdego współczesnego człowieka, a osoby niepełnosprawnej tym bardziej. To nim możecie sobie zrobić zdjęcie, powiedzmy prezentacji, bądź nawet książki, jeżeli nie posiadacie przy sobie lupy, dzięki czemu możecie powiększyć dany tekst. Również na telefonie możecie skorzystać z najprostszej aplikacji Google Tłumacz, która wiem, że nie jest za bardzo lubiana przez nauczycieli języków obcych, bo rzeczywiście Google się nie sprawdza jako słownik, ale Google ma w sobie również syntezator mowy, który na przykład w języku angielskim oraz w języku polskim sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli na przykład mamy do przeczytania dłuższy tekst i chcielibyśmy się z nim zapoznać, chcemy wykonać zadanie z podręcznika, który wymaga przeczytania tekstu, a następnie rozwiązania testu, możemy zrobić zdjęcie telefonem tekstu z podręcznika. Telefon skanuje tekst, przerzuca go do wersji elektronicznej i następnie możecie kliknąć po prostu głośniczek i wysłuchać całego tekstu. Zazwyczaj nie pojawiają się jakieś szczególne błędy, można to zrozumieć, jest to rzecz bardzo pomocna. Pozostając wciąż w temacie telefonów, świetną sprawą jest, że w dzisiejszych czasach możemy ściągnąć na Androida takie aplikacje jak Quizlet, gdzie możemy sobie ręcznie zrobić fiszki, z których możemy korzystać, możemy się uczyć nowych słówek, można rozwiązywać różne zadania typu łączenie słówek z tłumaczeniem obrazków, ale nie zawsze się to sprawdza przy osobach słabowidzących, ponieważ na przykład podróżując autobusem możemy mieć problem z zobaczeniem danego tekstu, albo nie jest to do końca dla nas komfortowe, żeby zmagać się z małymi literami bądź jakimś określonym czasem. Dlatego na przykład ja korzystam z tradycyjnych fiszek, które generalnie nie są niczym nadzwyczajnym. No jest to najprostsza rzecz, jaką można używać i podstawowa przy nauce języków obcych. Nie chcę tego jakoś szczególnie omawiać, po prostu fiszki, które możecie zrobić taką czcionką, jak wam się podoba, na takim papierze, jaki wam będzie wygodny później do odczytania i macie to całkowicie dostosowane do własnych potrzeb. W przypadku nauki języków obcych każdy powinien obrać własną metodę uczenia się słówek bądź gramatyki. Jednak myślę, że te metody, które wam pokazałem, są dosyć uniwersalne, dlatego mam nadzieję, że was zainspirowałem i będzie wam łatwiej z nauką języków obcych od teraz.